Końcówka tego roku była dla mnie powodem wielu rozterek, ponieważ zastanawiałem się, czy jestem we właściwym miejscu, czy mówię sam od siebie, czy to, co mówię, podoba się Panu. Dręczyły mnie pytania, co właściwie mam robić. Powiedz mi, czego oczekujesz ode mnie, Panie? Wiecie, mam aplikację biblijną. Każdego dnia, gdy tylko otworzę oczy, zaglądam do niej. Pojawiają się losowo wybrane wersety na każdy dzień. I dziś czytam Psalm 32. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć. Poprowadzę Cię swoim okiem. Dziś, gdy patrzę wstecz, to zdaję sobie sprawę, że popełniłem wiele błędów, i widzę po sobie, że zrozumienie, które mamy, nie jest pełnią, bo nie może być, ponieważ Pan uczy nas każdego dnia, jeśli ktoś twierdzi, że wie wszystko, to sam siebie zwodzi. Co pan Jezus powiedział do uczni? Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Innymi słowy, mówi im, że nie są jeszcze gotowi. Można drugiemu człowiekowi cytować wersety, ale czy znajdą w nim miejsce? Czy człowiek ten zrozumie ich sens? Bracia, jeśli wciąż kłócimy się między sobą, to cieleśni jesteśmy. Czy pismo nie uczy nas, że my wszyscy, Jesteśmy ciałem Chrystusa, ciało zaś ma różne członki, czy mogę powiedzieć ręce nie potrzebuję Cię. Zatem jeśli brat bądź siostra zaprosi mnie pod swój dach i da mi Jarzyny do jedzenia, mówiąc, że nie je mięsa, czy będę starał się wpłynąć na zmianę myślenia? Absolutnie nie. Lub powie dziś jest Szabat, chcę go świętować. Powiem raczej Bracie, siostro, pozwól, że będę świętował go z tobą. Posłuchajcie, co pisze Paweł. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze przekonany w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla pana nie przestrzega. Kto je, dla pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je. Dla Pana nieje i dziękuję Bogu. Nie potępiajmy się wzajemnie, nie wdawajmy się w kłótnie i osądy. Jesteśmy ciałem Chrystusa, trwamy w Nim, a On w nas, stanowimy jedność w Panu. Bracia, Królestwo Boże to pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli tego nie rozumiemy, to wciąż ci jesteśmy i długa droga przed nami. Prośmy Pana o wszelką łaskę i mądrość. A Pan w swym miłosierdziu da każdemu bez wyjątku, ponieważ pragnieniem jego serca jest to, aby każdy dostąpił zbawienia.